Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dudabus w trasie i spotkania z Polakami to plan na kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy. 5 lat temu przesądziło to o wyborczej wygranej. Teraz jednak po podobną strategię sięgają także kandydaci opozycji. 5 lat temu to hasło stało się osią kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Proszę Państwa, przyszłość ma na imię Polska! Podobny patriotyczny charakter miała także wczorajsza konwencja PiSu. Andrzej Duda oficjalnie inauguruje kolejną batalię o Pałac Prezydencki. Niech żyje Polska! Dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta słowo Polska jest najważniejszym odniesieniem zarówno w tej, jak i poprzedniej kampanii wyborczej, podkreśla historyk profesor Tadeusz Marczak. Stąd właśnie podkreślanie przez niego kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz harmonijnego współżycia między Polakami, mimo dzielących ich różnic politycznych, czy to światopoglądowych. Ideą rządu i prezydenta przez ostatnie lata była Polska sprawiedliwa, mówił podczas konwencji prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Pan prezydent udowodnił, że jego związek z naszą ideą, z ideą Polski silnej, praworządnej i sprawiedliwej, to chcę mocno podkreślić, jest związkiem bardzo głębokim. I z tą ideą Andrzej Duda ponownie rusza w Polskę. Tak, Dudabus z powrotem wróci na swoje tory. Taki czas. Taka kampania zagwarantowała prezydentowi wyborczy sukces 5 lat temu. Andrzej Duda odwiedził wszystkie powiaty. Teraz czas na kolejne spotkania, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Pan prezydent powiedział, będę aktywny dalej, Dudabus się nie zatrzymuje, będą kolejne spotkania krajowe i też oczywiście będziemy mieli już od przyszłego tygodnia kolejne wystąpienia pana prezydenta, także i wystąpienia, które będą miały charakter programowy. Prezydent przekonywał, że Polska zmieniła się przez ostatnie 5 lat i była to, jak mówił, zmiana na lepsze. Małgorzata Kidawa-Błońska twierdzi jednak, że taka zmiana to zasługa samych Polaków. To, że Polska wygląda tak, jak wygląda, że Polska jest krajem wspaniałym, to nie jest zasługa żadnego polityka. Konwencja prezydenta nie wzbudza entuzjazmu opozycji. Tam nie było wczoraj na tej konwencji żadnego pomysłu na drugą kadencję Andrzeja Dudy, żadnej nowej inicjatywy przedstawionej. Bartosz Arłukowicz próbuje łączyć działania prezydenta z zachowaniem poseł Joanny Lichockiej. Symbolem kampanii Andrzeja Dudy do końca pozostanie już wyciągnięty środkowy palec posłanki Lichockiej. I to jest ta symbolika środowiska politycznego, z którego Andrzej Duda się wywodzi, z którym jest związany. W trakcie konwencji wybrzmi miało jednak inne przesłanie, takie, które z zachowaniem poseł Lichockiej nie ma nic wspólnego, mówi poseł Jan Mosiński z PiSu. Możemy się różnić na każdym kroku, ale Polska jest jedna, jak matka. I ten apel, myślę, powinien dotrzeć naszych oponentów. Andrzej Duda dotrzymuje słowa, podkreśla szef jego sztabu, była premier Beata Szydło. Polska się rozwija, Polska jest krajem bezpiecznym i to jest nieprzeceniona rola pana prezydenta Andrzeja Dudy. Batalia o reelekcję jest nie tylko ważna dla samego prezydenta, ale i całego obozu Zjednoczonej Prawicy, mówi socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Ta prezydentura jest wręcz konieczna, aby można było zakończyć te reformy, które rozpoczęły rządy Zjednoczonej Prawicy 5 lat temu. Dla wszystkich kandydatów rozpoczyna się czas intensywnej pracy. Po Polsce jeżdżą przecież także inni. Obok prezydenta właśnie w taki sposób swoją kampanię prowadzą kandydaci opozycji. Co najmniej 70 zł trafi dodatkowo do emerytów i rencistów w związku z waloryzacją. To efekt rosnących płac i wysokiej inflacji. W Polsce grupa emerytów stale rośnie, mówi socjolog dr Jakub Koper. Wynika to ze starzenia się społeczeństwa i z tego, że Polska przez lata zaniedbywała politykę demograficzną. Teraz ta polityka demograficzna koncentruje się m.in. wokół programów społecznych dla osób starszych. To na przykład 13. emerytura. Ale emeryci mogą też liczyć na wyższą waloryzację i to wyższą od tego, co początkowo planował rząd. Wymusza to wzrost wynagrodzeń, mówi minister Marlena Maląg. Wzrost przeciętnego
realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrósł o 4,8%. W górę poszła też inflacja i właśnie te wskaźniki mają znaczenie dla ostatecznego kształtu waloryzacji, tłumaczy ekonomista Konrad Gadomski. Dziś za tą samą ilość pieniędzy możemy kupić mniej, dlatego też, aby wartość, realna wartość pieniędzy, które dostają emeryci i renciści, nie zmieniła się, waloryzacja musi być większa. Wskaźnik, który będą przeliczane emerytury i renty, wyniesie 103,56%. To zgodnie z waloryzacją procentową. Jak zauważy ekonomista Mariusz Kękuś, jest jeszcze waloryzacja kwotowa. Ta minimalna kwota, o którą wzrosną wszystkie emerytury, to jest 70 zł. Natomiast najniższe emerytury, one były do tej pory 1100 zł brutto, wzrosną o 100 zł, czyli do 1200 zł brutto. O 70 zł wzrosną świadczenia tych osób, których świadczenie do tej pory wynosiło między 1100 zł a 1966 zł i 26 groszy. One będą miały właśnie waloryzację kwotową, natomiast pozostałe osoby będą miały waloryzację procentową, tą wskaźnikiem 100 czy 56%. Emeryci, którzy otrzymali do tej pory 2500 zł, dostaną po waloryzacji dodatkowe 89 zł. Ci, którzy otrzymywali 3000, mogą liczyć na 106 zł i 80 groszy. 142 zł i 40 groszy trafi do tych emerytów, którzy mogli liczyć na 4000 miesięcznie. To wszystko kwoty brutto i takie działania mają sprawić, by emeryci nie odczuli skutków rosnących cen w domowych budżetach. Do 2 marca przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do programu Mały ZUS Plus. Jest to niższa proporcjonalna do dochodu składka na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju z programu może skorzystać nawet 300 tysięcy osób. Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 roku. Wcześniej z małego ZUS-u w pierwotnej wersji mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zmieniliśmy kryterium, zwiększyliśmy pulę tych, którzy mogą z tego rozwiązania skorzystać, ponieważ rozwiązanie dotyczy tych przedsiębiorców, których przychody w minionym roku nie przekroczyły 120 tysięcy złotych. W poprzednim roku to było 63 tysiące. W małym ZUS-ie Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy średnio zyskają kilkaset złotych miesięcznie. Zwraca uwagę pełnomocnik terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie, Maciej Podgórski. Oszczędności są uzależnione ściśle od tego, jaki dochód przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku. No i po prostu tutaj ta kwota jest uzależniona od tego właśnie wskaźnika. Im mniejszy ten dochód, tym ten ZUS będzie mniejszy. Ulga przysługuje przez 3 lata w ciągu 5 lat, a po upływie tego okresu od nowa. Według danych resortu rozwoju do małego ZUS-u Plus od początku lutego zgłosiło się 35 tysięcy przedsiębiorców. Łącznie w programie jest ponad 203 tysiące osób. Szacujemy, że około 300 tysięcy przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tego rozwiązania. Duża popularność programu oznacza, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest płacić ZUS, ale nie tylko. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy nie ufają państwu polskiemu jako temu podmiotowi, który ma w przyszłości dbać o ich bezpieczeństwo socjalne na starość. Czas składania wniosków upływa 2 marca. Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w ratownictwie medycznym. To próba odpowiedzi na problem braku obsady lekarskiej w karetkach specjalistycznych. Obecnie w Polsce jest 1500 karetek, które jeżdżą do nagłych przypadków, głównie gdy zagrożone jest ludzkie życie. Ten rok ma być przełomowy dla sektora, zapowiadają przedstawiciele resortu zdrowia. Nakłady na zespoły ratownictwa medycznego zwiększono o 245 milionów złotych. Co więcej, zmiany mają nastąpić także w samym funkcjonowaniu tych zespołów. Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, planowane jest wprowadzenie tak zwanego systemu rendezvous, który działa już w Niemczech czy Czechach. Czyli opieramy generalnie ratownictwo medyczne na karetkach, w których jeżdżą ratownicy medyczni,
ale w przypadku, kiedy będzie pacjent problematyczny, wymagał interwencji lekarskiej, na spotkanie lub do miejsca zdarzenia dojedzie lekarz specjalnym samochodem i będzie wtedy w tej karetce pomagał tym ratownikom ratować życie i zdrowie tego pacjenta. To dobre rozwiązanie, mówi Dariusz Kamiński, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach. Myślę, że załoga w składzie pielęgniarka systemu, ratownicy medyczni doskonale sobie radzą i zabezpieczą właśnie system ratownictwa medycznego, pomoc przy ratowaniu życia i zdrowia. Lekarz, docelowo specjalista medycyny ratunkowej, dojeżdżałby do pacjentów w stanie ciężkim. Szczególnie lekarz specjalista medycyny ratunkowej, jest to taka bardzo wszechstronna specjalizacja i jest to lekarz przygotowany szczególnie do ratowania i diagnozowania pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w stanach zagrożenia życia. Życie jest najcenniejszą wartością i należy o nie walczyć, dodaje dr Sławomir Wilga, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Gdańsku. Jeżeli stworzenie takiego systemu pozwoli nam uniknąć zgonów tak zwanych do uniknięcia, czyli uratujemy człowieka, który nie przeżyłby bez tej właśnie fachowej pomocy, to warto o to walczyć. Zmiany mają rozwiązać problem braku obsady lekarskiej w karetkach specjalistycznych, dodaje Dariusz Kamiński. W tej chwili często w zespołach pracują lekarze emeryci, czy są oddelegowani lekarze, tak jak w naszym przypadku zdarza się, że musimy lekarza rodzinnego oddelegować zamiast pracy w ośrodku zdrowia właśnie do ratownictwa, ponieważ brakuje na dyżurze lekarza. Od tego roku ratownicy medyczni otrzymują dodatek w wysokości 1600 zł. Wcześniej przysługiwał on w takiej kwocie pielęgniarkom. Na wniosek samych zainteresowanych rząd proceduje także ustawę o zawodzie ratownika medycznego. Wtedy będą oni mieli również własny samorząd. Przez kilka dni mieli okazję obserwować media od kuchni. Uczyli się tańca, śpiewu, aktorstwa, grali na instrumentach. Młodzież z całej Polski wzięła udział w kolejnych już zimowych warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od czwartku w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej słychać było instrumenty i rozśpiewaną młodzież. Warsztaty muzyczne poprowadził zespół Lumen. Zrobiliśmy to, co zaplanowaliśmy i nawet dużo więcej. W piątek ruszyły już warsztaty dziennikarskie, mówi ojciec Dawid Wilczyński, opiekun tegorocznych warsztatów. W tym roku taki szczególny nacisk jako organizatorzy chcieliśmy położyć na social media, ponieważ jest to świat, w którym młodzi ludzie jakże mocno są obecni, a niejednokrotnie jest to świat, w którym nie do końca może w sposób właściwy się potrafimy poruszać. Młodzi przyjechali z całej Polski. Dla wielu były to już kolejne warsztaty. Jestem tutaj po raz trzeci. Miałem tutaj takie zajęcia różne z informatyki, na które planuję tutaj przyjść. Mieliśmy na fajne zajęcia właśnie z animacji, mieliśmy zajęcia z filozofii. Zawsze podobały mi się tutaj zajęcia, szczególnie politologiczne, aktorskie. Mam tutaj szansę rozwijać swoje umiejętności i przede wszystkim poznawać uczelnię, na którą się zresztą tutaj wybieram. Byli też i tacy, którzy w warsztatach uczestniczyli po raz pierwszy i jak sami mówią, nie żałują. Jestem naprawdę mile zaskoczona, bo mogę się tu nauczyć wiele rzeczy ciekawych i w ogóle nie spodziewałam się, jak wygląda praca właśnie za kulisami, tak od kuchni, zobaczyć jak to jest pracować w telewizji. Wiktoria jest studentką toruńskiej uczelni. To były jej 8 warsztaty. 6 razy była uczestnikiem, po raz drugi wychowawcą. Zawsze uczestniczyłam w warsztatach dziennikarskich, a opiekunem zostałam grupy muzycznej, także jest to dla mnie naprawdę nowe i fajne doświadczenie. Młodzi przez 3 dni poznawali media od kuchni, uczestniczyli także m.in. w warsztatach aktorskich i tanecznych. Mieli okazję zobaczyć Radio Maryja i Telewizję Trwam. Uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Był też czas na modlitwę i skupienie. Dzisiejsza Eucharystia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II była wspólnym dziękczynieniem za czas pracy i spotkania z drugim człowiekiem. Od 20 do 23 sierpnia w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej roku 2020 będą warsztaty letnie. Już serdecznie zapraszamy, ponieważ tak jak tutaj doszliśmy z warsztatowiczami do wniosku, nic się nie kończy, wszystko się zaczyna. I chcemy kontynuować tę piękną przygodę z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Cały świat patrzy na Polskę, cały Kościół patrzy na Polskę. Byście przestali iść na kompromis w sprawie aborcji. To przesłanie, z jakim przyjechała Abby Johnson. Amerykańska obrończyni życia przez ostatni tydzień przebywała w Polsce i jak mówiła, także w polskich szpitalach giną bezbronne dzieci. Była w Bydgoszczy, później w Krakowie, Pile, Rumi, by dotrzeć do Warszawy. Przyjechała z jasnym przesłaniem do Polaków. Nie ma bardziej bezbronnych osób od nienarodzonych dzieci. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich obronę. Abby Johnson, amerykańska obrończyni życia, sama przed laty pracowała w klinice aborcyjnej. Odeszła, gdy poznała prawdę, czym w rzeczywistości jest tak zwana aborcja. Na ultrasonografię zobaczyła dziecko, które walczy o życie w łonie matki. Nie mogła zostać w Planned Parenthood. Odeszła. Dziś broni życia. Nasza cisza jest niebezpieczna dla nienarodzonych. Lekarz neonatolog Anita Stola pracuje w Arizonie w USA. Akurat w tym amerykańskim stanie dzieci zabija się do 23 tygodnia ciąży. Pojawiały się jednak przypadki, gdy bezbronne dzieci przeżyły tak zwaną aborcję. Nie udzielono im żadnej pomocy medycznej, nie podano żadnych lekarstw przeciwbólowych, zostawiono im samym sobie. Takie dzieci umarły, ale to nie dzieje się tylko tam. Dzieje się też w Polsce. Abby Johnson wiele razy przywoływała świadectwo polskich położnych. To historia dzieci, które przeżyły tak zwaną aborcję w polskim szpitalu. Były w siódmym, może ósmym miesiącu. Brali te dzieci, które płakały, żyły, wkładali je do wiadra z chemikaliami, żeby utonęły. Dlatego Polska i Polacy nie mogą być cicho, mówi ksiądz Maciej Sarbinowski, inicjator wizyty Abby Johnson w Polsce. Abby Johnson jest dobrą okazją, by przebudzić się i przed naszym Bogiem w Jego obliczu zaczerpnąć siły do głoszenia tej prawdy, że życie jest święte i trzeba za wszelką cenę chronić je od początku do końca. Zwłaszcza, że cicho jest właśnie o tej historii, o której mówiła Abby Johnson. Położne, które opowiadały o śmierci dzieci w polskich szpitalach, nie zostały wysłuchane, także w parlamencie. Powód, dla którego tak szybko potrafimy zapomnieć o zabijanych dzieciach, jest taki, że one nie mają głosu. My powinniśmy być ich głosem. Abby Johnson przywiozła do Polski jasne przesłanie. Nie może być zgody na tak zwany kompromis w sprawie aborcji. To także przesłanie do polskiego parlamentu. Jeśli pójdzie na kompromis, jeśli nie pozostanie silny, liberalizacja aborcji rozlaje się na całą Polskę, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Gwałt i podejrzenie niepełnosprawności nikomu nie dają prawa, by zabić. Proszę was, zróbcie co w waszej mocy, żeby oddalić ten kompromis. Nigdy nie wolno iść na kompromis ze złem. Na żaden kompromis nie poszli Marta i Marcin. To ich historię w rozmowie z naszą telewizją opowiedziała lekarz Anita Stola. Rodzice dowiedzieli się, że ich dziecko może nie przeżyć ciąży. W najlepszym wypadku umrze niedługo po porodzie. Zaczęło się cesarskie cięcie. Marta poprosiła nas wszystkich, żeby zacząć odmawiać różaniec. Dziewczynka otrzymała imię Oktawia, żyła 2 godziny. To był czas, w którym mała Oktawia mogła spotkać się z miłością i modlitwą rodziców. Marta uśmiechnęła się i ze łzami w oczach podziękowała Panu Bogu za 2 piękne godziny, które mogła spędzić ze swoją córką. Podziękowała za to, że mogła ją poznać. Podziękowała za życie, za dar, którym obdarowuje tylko Bóg. Tą informacją kończymy. Po raz kolejny spotkam się z Państwem po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.